postać jednej z najwspanialszych indywidualności w historii sztuki wokalnej. Jest nią Maria Callas. Callas urodziła się 3 grudnia 1923 roku w Nowym Jorku w rodzinie greckiego aptekarza. Dzieciństwo miała trudne. Ojcu powodziło się średnio. Maria była brzydkim grubasem, za którym nie przebadały rówieśniczki greckiej mniejszości. To też z uczuciem ulgi przyjęła rodzinną decyzję o powrocie do Aten. Jeszcze w USA Maria stworzyła sobie swój prywatny, mały światek, w którym królowała muzyka, zapałem wyśpiewywana przez nią bardzo pięknym głosem. Po przybyciu do Aten wstąpiła do konserwatorium i studiowała śpiew. W czasie wojny 19-letnia Maria zadebiutowała w Operze Narodowej w Atenach. Po wojnie w 1945 roku Maria powróciła do Nowego Jorku, do organizującej się tam opery. Wtedy zmieniła nazwisko na łatwiejsze do wymówienia i zapamiętania. Zostawiła tylko początek i koniec – Callos, co wkrótce poprawiła na Callas. Zespół, do którego ją zaangażowano jeszcze przed premierą, zbankrutował. Maria przez 2 lata klepała biedę, nadal studiując i pracując dorywczo. Na szczęście okres ten zakończył się korzystnie w 1947 roku, gdzie podpisała kontrakt do Werony. I tam zaczęła się wielka kariera. Potem pasmo sukcesów – Neapol, Florencja i La Scala. Gwiazdą tego teatru była wówczas Renata Tabaldi, ukoronowana na królową La Scali przez Toscaniniego. Callas nie zamierza z nikim dzielić pozycji primadonny. Zaczęła się słynna wojna orła z gołębicą, jak powiadali krytycy. Przy czym za drapieżnego i agresywnego orła uznano Callas. Zaczęły się intrygi, złośliwości, kłótnie. W rezultacie Tabaldi odeszła na jakiś czas z La Scali, a Callas zaśpiewała 30 spektakli różnych oper, odnosząc niezwykłe sukcesy. Była istotnie objawieniem. Jej głos obejmował blisko 3 oktawy i doskonale radził sobie zarówno w partiach lirycznych, dramatycznych, jak i koloraturowych. Wprawdzie jeśli chodzi i idzie o piękno, szlachetność brzmienia, ustępował głosowi Tabaldi. Okazał się natomiast bezkonkurencyjny w swej uniwersalności, sile, rozległości skali. W dodatku Callas wspomagała go znakomitym aktorstwem. Wysłuchamy Marii Callas w arii z opery Carmen Giorgia Bizeta. Także widzicie Państwo, niestety te początki zawsze były bardzo ciężkie. Na przykład u Świadków Jehowy, też jak oni zaczęli badać Pismo Święte, to przecież ten kościół, który tam był, się tak wściekł, że w początkach badacze Pisma Świętego byli w więzieniu jakieś tam parę miesięcy. W więzieniu. Także wiecie Państwo, no niestety taka prawda, za prawdę. Także jak chcecie Panu Bogu się podobać, to nie trzeba lecieć na Filipiny, rzucać się na krzyż. Bo po co? Można tutaj zacząć czytać Biblię i po prostu Was zaatakują mohery. Wcześniej czy później? Teraz czy po co? W tym 3 są na Saskiej Kępie i jedna jest na Bielanach, jest bardzo tego dużo i chodzi o to, co Pani sądzi o delfinach na Smolkowskiego, tam jest dobrze? Ale jeszcze raz powiedz, te wszystkie 3 wernisaże, gdzie co było przed tą Saską?
Marszawskiej to jest na ulicy Królowej Aldony. To nie wiem, no. To jest francuski, finlandzki tam. Mhm. Oczywiście na Bukselskiej 23, że tam koło promu. Ale jest jeszcze ta galeria do filmu na swój powiedzieć, no to tam jest interesująco. No ja nie wiem, tam jest interesująca, ale ta siwa baba, ta ona, wiesz, ona jest po prostu niemiła, no i po prostu, wiesz, możesz tam iść. Tam są takie długie te wernisaże, zanim się co zacznie, jakieś tam gadanie, wiesz. Tam bardzo miło, zawsze kanapeczki, ale tam przychodzi taka prymitywna hołota i oni się rzucają na te kanapeczki. Jak ty byś wziął dwie kanapeczki, to już by ciebie obserwowali. No. I to tak wygląda, że specjalnie te kanapeczki się robi po to, żeby ludzie obserwowali, kto na te kanapeczki się rzuca. Owszem, mili są kelnerzy, tam jest pełno wina i tak dalej, i ładna oprawa, ładne wystawy są u Delfiny Potockiej, ale może u samej Delfiny Potockiej, ale nie u tej Ani Trochim, chociaż ta Ania Trochim też te Mazowieckie wystawiała, ma bardzo ładne prace. Ale ja bym, przyznam się szczerze, wolałabym, wiesz, jakąś inną galerię. No dobrze, bo tutaj jest jeszcze alternatywa, jest jeszcze obwód brukselski, to jest, jeśli nie jeszcze Nabielanach, ale Nabielanach to jest jakaś na ulicy Gawaltis, to pewnie nie jest. Nie, to daleko. To daleko, ale jeżeli chodzi o, jest też na Mazowieckiej. Jutro jest? Tak. A, to ja wolę na Mazowiecką, w domu artysty plastyka pewnie, nie? Nie wiem, dla Mazowieckiej jest jutro o 19, w której tam jest kilka galerii i tam jest, w jednej z nich jest wielki wernisaż o 19, to chyba na Mazowieckiej jest najlepiej. No chyba najlepiej będzie, ja ci coś powiem, a jutro jest wtorek czy środa, co dzisiaj jest wtorek? Wtorek? Dzisiaj jest niedziela, nie. Nie, dzisiaj jest środa, dzisiaj Dzień Dziecka. Dzisiaj środa? Nie, wtorek chyba. Nie, dzisiaj jest Dzień Dziecka, pani powinna mi złożyć życzenia. No to, ale mi, pani powinna też mi tu złożyć życzenia, no. No dobrze, to ja składam pani najlepsze życzenia. No dziękujemy wzajemnie, dobrze. I teraz tak, dzisiaj jest wtorek chyba, jutro środa. Nie, wtorek była niedziela, to dzisiaj jest środa. No dobrze, mniejsza z tym. Także słuchaj, na tej Mazowieckiej wolę być o 19. Nie lubię tamtych tych galerii prywatnych, bo tutaj nie jest Ameryka i tutaj jest takie dziadostwo, że to wcześniej czy później wyjdzie. A to skąpstwo, a to zaglądanie, a to takie, a to taką rudą ci naśle, a ta obserwuje taka, więc potem się ona przylizuje do ciebie, bo zobaczy, że ktoś nagrywa, to potem ją opieprzy przy tej kamerze. I takie głupie to wszystko jest, że wiesz, Polak jest głupi, no, nawet co, i po szkodzie. Ale co pani taka nerwowa jest? Przecież jak przecież ten kurczaczek nie będzie w sojuszu mazowiecką, dlatego że go tam przegonili. Nie przegonili, było bardzo fajnie właśnie, że myśmy tam były do samego końca, poszła Halina z tym łysym takim z centralnego, po prostu nie chcieli skorzystać. Dlaczego? Dlatego, że ta baba, matka tej artystki, zaczęła obrzydliwie gadać, bo oni mają gotową solówkę na takie coś, że przychodzą tylko, wiesz, a to więc oni poszli, ci co przyszli, to poszli, Halina i ten łysy. I ta dziewczyna powiedziała, że normalnie zaraz się zacznie, musimy poczekać do końca. I było bardzo sympatycznie, bardzo fajnie, a kurczaczek potem sobie uciekł, wiesz, no bo on przeżywa, on nawet jak jest burza, to on płacze. Taka baba, to ona nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak dziecko to wszystko potem pamięta. No właśnie, a ja miałam go zbadać, a on cały czas taki niegrzeczny jest. Jak go pani wychowuje? Nie wiem, dzisiaj jest Dzień Dziecka, ale jakoś to jest załogowa powinna. No ja nie wiem, on po prostu pojedzie do Otwocka, pojechała, czy on tam wróci. No to mniejsza z tym, przecież on musi mieć swój świat też. Także dzisiaj bądź na tej starej i pojedziemy do... Pod dwójkę pójdziemy, a potem na Podskarbińską 2 o 19 jest. Także wiesz, już ze mnie woda leci. Także bądź na tych trzech wernisażach, bo to o 6, to o 7, to akurat zahaczymy. Dobrze, zobaczymy jeszcze, jak to będzie jeszcze z tymi kobietami i tak dalej. I sprawdź tam na tej Podskarbińskiej, czy to prawda, czy jest o 19, bo mi tu Wojtek krakał, że jest. Ale że tutaj jest na Starej o 6 i tu Rynek Starego Miasta 2 o 6 i to my się przemieścimy, to mamy dwa po sąsiedzku. Dwie wystawy i bardzo fajnie, no. No.
No dobrze, ale wczoraj było tak niewiele tych silników nowych, miało być więcej. Dużo było, dużo, tylko trzeba patrzeć. No. No ja dobra, i... Filip, to bądź o tej 18:00 w tej starej. No spróbuję. No. Bądź o tej 18:00, może zobaczę to podskarbisko, jeszcze ja w międzyczasie zobaczę też na internecie, wejdę na internet, zobaczę to. Ko. No, no dobrze. No to trzymaj się i ze mnie woda leci, muszę już otwierać okno, bo dopiero co przyszłam, no, no. No dobrze. No to pa, na razie, do 18:00. Proszę Państwa, nawet nie mogę tego telefonu doładować, bo mam już dzwon. Taki dokuczliwy ten Filip jest i chyba wcześniej dzwonił. Też mi tu się wszystko powyłączało. Także wiecie Państwo, te początki to są bardzo ciężkie. I świadkowie Jehowy w więzieniu siedzieli. A tutaj w świecie moherowym u tych artystów Jana Pawła II w Polsce, co my możemy powiedzieć? Ja tylko tłumaczę, że wcale nie trzeba lecieć, bo oni ten krzyż, bo to obrazy. Ja mówię, jeszcze trzeba Manassesa z drugiej księgi kronik, ale co tutaj po Manassesie, jak oni nie są ewangelikami, bo tu nie jest Anglia, jak oni się nie interesują Biblią, nie ma biblistów, nie ma badaczy, nie ma świadków Jehowy, nie ma mormonów, nie ma ewangelików, nie ma prawosławnych, ani żadnych dobrych ludzi. Także proszę Państwa, proszę buziaczki, no i jeść kaczki. Nic tu nie poradzę. Że żyjemy w takim świecie, proszę Państwa, raczej pogańskim, w takim świecie pogańskim. Żeby to jeszcze byli, proszę Państwa, jacyś adwentyści, a to nie czytają tutaj w Warszawie Pisma Świętego, nie chcą. Także wracam, proszę Państwa, z tej lubelskiej 32, tam mi się naobserwowało, mi się napatrzyło, wysłałam kurczątko do Otwocka ze wschodniego i to wystarczy. Odpowiedzialnej za dobry sen, melatonina lekam, to lek, który... Oczywiście drogą mailową i oto wiadomość przysłana przez pana Piotra, który napisał, odnosząc się chyba do głosu naszego słuchacza, który mówił, że nie ma nic przeciwko temu podsłuchiwaniu, bo on nie ma nic do ukrycia. Otóż pan Piotr napisał, wystarczy zapytać 10 osób, które nie mają nic do ukrycia, czy w takim razie podzielą się dostępem do swojego konta, e-mail lub chociażby Facebook. Szybko okazuje się, że te 10 osób jednak ma coś do ukrycia. Tak, albo po prostu czuję dyskomfort związany z tym, że ktoś będzie grzebał w ich mailach. O, jeszcze dodatkowym pytaniem, jakby te pytania są dobre, jeszcze można spytać o to, czy ktoś ma firanki w domu. I po co mamy firanki? Po to, żeby ktoś nam nie zaglądał. A czy mamy coś do ukrycia w domu? No nie, no przecież normalnie sobie parzymy herbatę, żyjemy. No, jak na razie te chacę z góry, jakieś druty tu zapuszcza, kamerę nas podgląda. Sąsiada z sąsiedniego bloku. Coś w tym jednak jest, w tym powiedzeniu nie mamy nic do ukrycia. Mnie się przypomina także takie powiedzenie, chyba używane przez wielu ludzi w czasie rozmów telefonicznych. To nie jest na telefon. Prawda? Bo mamy to poczucie, że nie chcemy, żeby ktoś nas podsłuchał. No właśnie, co na zakończenie chciałby pan powiedzieć, panie Wojciechu? Wojciech Kricki, Fundacja Panoptykon. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że ustawa i w ogóle walka z terroryzmem, zapobieganie terroryzmowi jest podstawowym zadaniem państwa, natomiast to nie może być tak, że pod płaszczykiem, pod pozorem walki z terroryzmem w sposób niewłaściwy i nieadekwatny do tego będzie się wchodziło z butami, ingerowało się w naszą prywatność, bo to nie są przepisy dotyczące tylko terrorystów, ale każdego z nas. I musimy jako obywatele dokładnie się temu przyglądać, czy to jest coś, na co możemy się zgodzić. I dlatego musimy się spotkać, porozmawiać, posłuchać w poniedziałek na tym wysłuchaniu obywatelskim. Pięknie panu dziękuję za udział w programie. Ja proszę państwa, u nas takie wysłuchanie obywatelskie ma miejsce w pewnym sensie. No oczywiście sobie żartuję, codziennie przez 4 dni w tygodniu, kiedy ta audycja jest na antenie. Ja przy okazji przypomnę adres do nas, jest sprawa@rtc.pl. Dlatego przypominam ten adres, że państwa sugestie co do tematów audycji naprawdę brane są przez nas pod uwagę. Czy to dotyczy spraw bardzo osobistych,
jakichś państwa dramatów życiowych, bo to jest rodzaj takiej audycji interwencyjnej. Czy to dotyczy spraw publicznych, takich, o których dzisiaj właśnie w tej audycji rozmawialiśmy. Także bardzo proszę, przypominam ten adres, proszę z niego korzystać, pisać do nas. Jutro będziemy rozmawiali na zupełnie inny temat, ale bardzo dla warszawiaków bliski i ważny, o różnych kontrowersjach związanych z budową metra warszawskiego, które się rozbudowuje i będzie się rozbudowywać w najbliższym czasie. Jeśli ten temat Państwa interesuje, to bardzo serdecznie zapraszam. Do słuchania audycji jest sprawa od 14 z minutami do 15. Dzisiaj już pięknie wszystkim dziękuję za udział w programie, za wysłuchanie i za obecność. Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon. W pierwszej części audycji był z nami także pan dr Wojciech Szewko, ekspert do spraw stosunków międzynarodowych. Niedługo zaczną się Światowe Dni Młodzieży. Temat antyterroryzmu, walki z terroryzmem wróci. Tak, oczywiście wróci, natomiast tutaj w kontekście tej ustawy no to jest tylko pretekst czasami, żeby niektóre prawa ograniczyć. A to się panu nie podoba, krótko mówiąc. Pięknie dziękuję za udział w programie i zapraszam na jutro Państwa. Do usłyszenia. Także nie potrzeba na Filipiny, nie potrzeba do Anglii jechać. Wystarczy Biblię czytać. Biblię czytać. Nie do książąt, nie do chrążąt. To tu nad Wisłą Biblię czytać, to was zamordują. Jest 15, czas na wiadomości RDC. Marta Hernik. Na początek komentarze na temat opinii Brukseli. Komisja Europejska dała nam żółtą kartkę i ultimatum w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zapowiada kontrolę operatorów pocztowych. Chodzi o dużą ilość odrzucanych reklamacji. Długo oczekiwane przybyły na Dzień Dziecka. Dwa indyjskie słoniątka z Holandii są już w płockim zoo, a ich zdjęcia na naszej stronie internetowej. Po krytycznej opinii Komisji Europejskiej Prawo i Sprawiedliwość dalekie od samokrytyki. Rzeczniczka klubu PiSu Beata Mazurek reaguje ze spokojem. Bo tak naprawdę nie ma żadnych traktatowych uprawnień poza tym, żeby wydawać opinie, czy jak mówił w którymś momencie pan Timmermans, wysyłać listy do polskiego rządu. Jestem przekonana, że pani premier, że rząd polski do tej opinii się odniesie. Natomiast problem jest u nas w kraju i z całą pewnością będziemy wszystko robić, aby ten spór polityczny wokół Trybunału rozwiązać jak najszybciej. Posłanka PiSu zapewniła, że jej partia będzie podtrzymywać dialog, a obejmie on wszystkie projekty, które są w Sejmie. Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie kryje zmartwienia tym, co nastąpiło. Uważa, że jeżeli nasz rząd nie zmieni stanowiska wobec polskiej konstytucji, to będziemy przedmiotem złej aktywności unijnych instytucji. Trudno sobie wyobrazić sytuację bardziej absurdalną. Wszyscy jesteśmy zakładnikami tej sytuacji, w której kilka miesięcy temu prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że nie chce w kwestii Trybunału Konstytucyjnego skapitulować. Przypomnijmy, Komisja Europejska uznała dzisiaj, że nie udało się znaleźć rozwiązań wobec głównych problemów. Wiceprzewodniczący Frans Timmermans podkreślił, że chodzi przede wszystkim o skład Trybunału Konstytucyjnego, publikację jego wyroków i reformowanie funkcjonowania. Komisarze zdecydowali się przesłać naszym władzom opis problemów, które powinny zostać szybko rozwiązane i oczekują dalszego dialogu z polskimi władzami. Coraz mniej listów, coraz więcej paczek i coraz więcej skarg na działalność operatorów pocztowych. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej postanowiła im się uważnie przyjrzeć. Magdalena Gaj wyjaśnia, że problemem nie jest wzrost liczby reklamacji, tylko wzrost odsetek odrzuconych skarg. W pewnej kategorii usług jest 60% odrzuconych reklamacji. I to jest z mojego punktu jako regulatora bardzo, bardzo niepokojące. Będziemy chcieli to bardzo skontrolować. Prezes Łuka nie chciała jednak powiedzieć, kiedy ruszą kontrole u operatorów. Absolutnie powinni być zawsze zwarci i gotowi. I w drugiej połowie roku... Jak żeśmy zamieścili, proszę Państwa, film z Poczty Głównej w Warszawie, to się coś ruszyło. Ale co się ruszyło? Skandal, że oni odrzucają uwagi ludzkie. No. To są wiadomości RDC. Boją się krytyki. Wicemarszałek... Takie są dziady. ...niedzielna lekcja odbyła się w publicznym gimnazjum numer 6 w Radomiu. No pieniądze nie chodzi, zajęcia z wiedzy o społeczeństwie poprowadził tam Rafał Rajkowski, członek zarządu województwa mazowieckiego. Tematem było właśnie Mazowsze.
Co wyniosłeś z tej lekcji? Czego się dowiedziałeś? Dowiedziałem się dużo o ekonomii, o gospodarce naszego regionu. Były jakieś informacje, które cię zaskoczyły? Nie, nie było takich. A wiedziałeś, że Mazowsze podobne do Belgii? Tego akurat nie wiedziałem. A że ludność podobna do Finlandii? No właśnie tego też nie. To były takie ciekawostki. Jak ocenicie lekcję? Bardzo ciekawa, interesująca, przydatna. Dostarczała nam wielu nowych, ważnych informacji. Jaką ocenę byś wystawił pan marszałkowi? 6+. Celującą. Czyli trema nie była potrzebna, choć Rafał Rajkowski jest z wykształcenia WF-istą, to od wielu lat lekcji nie prowadził i trochę się dzisiaj stresował. Ja tak się zastanawiałem, kto jest bardziej stremowany, czy dzieci, czy ja. Okazało się, że po chwili, że tak powiem, znajomości, nawiązaliśmy wspólne relacje i myślę, że było ciekawe. Praca nauczyciela wymaga raz, że kompetencji, dwa, że wrażliwości na wiele rzeczy. Byłem nauczycielem wychowania fizycznego. Było mi bardzo miło wrócić przez chwilę chociaż do tego zajęcia. Wicemarszałek opowiedział o położeniu geograficznym województwa, o ludności, gospodarce, kulturze i inwestycjach w regionie. Taka wyjątkowa lekcja była prezentem z okazji Dnia Dziecka. Słonie w końcu przyjechały do płockiego zoo. To 2 5-letnie samce, właściwie jeszcze dzieci, tyle że duże. Jeden waży 1700 kg, a drugi jest o 400 kg lżejszy. Słonie indyjskie dotarły do nas z Holandii, zdradza Krzysztof Kelman, dyrektor płockiego zoo. Taki transport był dla nich dosyć dużym przeżyciem, dlatego że po pierwsze młode słonie, po drugie zabrane ze swoich stad, w których się świetnie czuły, a słonie są zwierzętami socjalnymi, więc one nie żyją pojedynczo. Więc to na pewno duży stres dla nich, ale wczoraj dosyć bezproblemowo wyszły nam z kontenerów transportowych i bardzo ucieszyły się na swój widok, że jednak są dwa, a nie pojedynczo, bo w kontenerze jechały pojedynczo, każdy w swoim kontenerze. A jutro oficjalne, uroczyste powitanie słoni. Na dzieci w płockim zoo czekają niespodzianki. Kto nie może się doczekać, zdjęcia słoniątek znajdzie na rdc.pl. RDC Polskie Radio. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden, polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. Słoniom w Płocku nie będzie zimno, przed nami bowiem ciepłe dni, ciepłe, ale deszczowo-burzowe. W najbliższych dniach na brak opadów nie będziemy narzekać, możliwy jest także grad, tak przewidują synoptycy. A teraz o temperaturze, teraz na termometrach w Warszawie 25 stopni Celsjusza, na barometrach równo 1000 hektopaskali. Sponsorem prognozy pogody jest Siesta Garden, polski producent wyposażenia ogrodowego. www.siestagarden.pl. Także kultura z Warszawy stąd pojechała do Wrocławia. Przed godziną informowaliśmy o korku w Alei Solidarności, a teraz zrobiło się tam jeszcze ciaśniej. Zator ciągnie się w stronę ulicy Targowej. Kierowcy jadą Aleją Solidarności nie szybciej niż 5 km na godzinę. 20-minutowy postój czeka ich na Zajęczej, na odcinku od Dobrej do Żelaznej i około 10 minut do zdania w tej chwili na Dobrej, od Korowej w stronę Alei Solidarności. W Radomiu, to was zamordują mohery, no bo wiecie państwo, w Płocku pusto, człowiek oryginalny, mądry. Nie też narzekać kierowcy w Siedlcach i w Ostrołęce. Koniec. Autopromocja. Skomplikowane zjawiska w prosty i przejrzysty sposób. Eksperci ze świata nauki i biznesu. Wpływ światowych finansów na nasze portfele. Magazyn ekonomiczny w RDC. Wtorki i czwartki o 9.30. Zaprasza Jakub Kapiszewski. Sponsorem magazynu ekonomicznego jest Mazowiecki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych. www.kidp.pl. Autopromocja. Popołudnie. Radia RDC. 15.07, popołudnie, Radia RDC. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Tomasz Kwaśniewski. Witam Żanetę Tomale, która za konsoletą, i Grażynę Luber, która przygotowała dla państwa popołudnie Radia RDC. Dla wszystkich dzieci, a wszyscy chyba jesteśmy czyimś dziećmi, wszystkiego najlepszego, a dla małych w szczególności. I tak, o 15, tak mniej więcej za 4 minuty, państwa gościem, czyli jakieś 15.11, państwa gościem będzie właśnie. Wczoraj
Gościłem panią Jannę Krupską, Związek Dużych Rodzin 3+. Raport został o rodzinach wielodzietnych upubliczniony, który to Związek Dużych Rodzin 3+ sobie zamówił. No i tak wychodząc z audycji, wczoraj pani Janna Krupska mi podpowiedziała, że taka najliczniejsza rodzina, która należy do Związku Dużych Rodzin 3+, to jest rodzina, w której jest 21 dzieci. Oczko po prostu. Chcieliśmy dzisiaj z tą mamą tej gromadki porozmawiać, ale nie udało się z nią, natomiast znaliśmy dla państwa panią Agnieszkę Szulc, mamę 10 dzieci. Wydaje mi się, że to też jest dosyć sporo. O godzinie 15:40. Między partiami w obecnym parlamencie opinia jest opinią. To komunikat kancelarii. Premier Szydło, opinia jest opinią. Nie ma żadnego wpływu na decyzje, które będą podejmowane w Polsce. Konrad Szymański, czyli ta łagodniejsza twarz rządu, odpowiedzialny za sprawy europejskie, mówi, mamy zbieżne intencje i rząd i komisja chcą uzdrowienia sytuacji wokół Trybunału. Zbigniew Ziobro, czyli ten jastrząb, bardziej, jakby to powiedzieć, ostry przedstawiciel rządu, mówi, że polski rząd jest niewygodny dla komisji, presja służy innym celom. A ja bym chciała ciebie zapytać, trochę w odniesieniu też do dzisiejszego twojej analizy w Rzeczpospolitej, o tym, czy rzeczywiście jest tak, że w takiej, jak to mówią Amerykanie, chicken game, czyli jednak w takim, kiedy szli naprzeciwko siebie czołowo ku zderzeniu, to komisja zaczęła się wahać, czy to nie jest tak, że polski rząd jest gotów dalej się posunąć i nie postanowiła się cofnąć. Wydaje mi się, że komisja się nie, znaczy na pewno komisja się nie cofnęła. To, że wydała tę opinię dzisiaj, a mimo że mogła jeszcze poczekać, nie wiem, tydzień, dwa, ale wydała ją teraz. To, że wydała ją, wydaje mi się też symptomatyczne, to, że wydała ją przed 4 czerwca, czyli przed planowanymi demonstracjami Komitetu Obrony Demokracji, to pokazuje, że komisja się nie cofnęła. Ale myślę, że komisja była gotowa się cofnąć, gdyby dostała jakikolwiek sygnał z polskiej strony o gotowości do kompromisu. Jak rozumiem, pani premier Szydło w tych rozmowach, rozmowie telefonicznej z Timmermansem 10 dni temu, czy właśnie już 11 dni temu, następnie w czasie wizyty Timmermansa w Polsce była jakby, no nie wiem, może nie tyle bardziej ugodowa, ile przedstawiała jakieś tam propozycje kompromisu, z których właściwie już nic nie zostało ani w papierach, w propozycjach na papierze przesłanych do komisji w ostatni weekend, ani w rozmowie, którą wczoraj pani Szydło wieczorem znów przeprowadziła z Timmermansem. W związku z tym komisja, a już osobiście Timmermans, wiceprzewodniczący Hans Timmermans, który tę sprawę prowadzi, ma wrażenie, że właściwie on rozmawia, on słyszy jakieś deklaracje, ale potem rząd się z tego wycofuje, więc albo to jest jakaś niepoważna gra, albo po prostu rząd nie jest właściwie interlokutorem, bo to nie od rządu zależy, co się w Polsce w tej sprawie wydarzy. Tak, jeszcze cały czas wracam do tej analizy, w której napisałaś, że właśnie tak jak mówiłaś, że komisja się waha, bo widzi, że PiS nie ustępuje i gotów jest na scenariusz nawet zawieszenia prawa głosu w Unii Europejskiej, czyli na taką już starcie atomowe, choćby tylko po to, żeby ostatecznie udowodnić, że Unia nic nie może, bo Rada prawdopodobnie nie przyjęłaby wniosku Brukseli tego ostatecznego, zabrakłoby jednomyślności. Czy to właśnie nie jest tak, bo tak słychać nieraz głosy wśród niektórych bardziej sprzyjających rządowi komentatorów, że komisja jest słabsza. To jest w ogóle bardzo ciekawe, wydaje mi się, jak komisja będzie to dalej prowadzić, bo Timmermans oczywiście był pytany dzisiaj na konferencji prasowej o to, co będzie, koniec końców, jak nie dojdziecie do żadnego porozumienia, nie będziecie usatysfakcjonowani tym, co się w Polsce dzieje, jeśli dalej będziecie uznawać, że praworządność jest złamana, to przecież musicie dojść do etapu, w którym zaproponujecie sankcje wobec Polski, czy jesteście na to gotowi. Timmermans oczywiście unikał odpowiedzi wprost na to pytanie, powiedział, że dla niego jest w ogóle niewyobrażalne, żeby mówić o tym etapie, że on prowadzi konstruktywny dialog, że uważa, że ten problem da się rozwiązać i tak dalej. No oczywiście to jest taka polityczna, takie polityczne mówienie, żeby jeszcze próbować ten dialog utrzymać, no ale jak każdy rozsądny polityk, czy nawet urzędnik, Timmermans musi wiedzieć, co jest na końcu tej drogi. On dobrze przecież wiedział, co jest na końcu tej drogi, kiedy rozpoczynał tę procedurę. Ale ja szczerze mówiąc nie wiem, czy on naprawdę chce iść do końca, czy po prostu
Miał nadzieję, że rozpoczynając tę procedurę zmusi czy przekona jednak rząd do jakiegoś kompromisu. Nie wiem, na ile realnie oceniał determinację ze strony PiS-a, a teraz chyba, jak widać, szczególnie pana prezesa Kaczyńskiego, pójścia na to starcie czołowe, na koniec. Komisarz Timmermans mówił też dziś, że nie zgadza się z zarzutami, że procedura ochrony praworządności jest poza traktatami Unii Europejskiej, a komisja jest strażnikiem tych unijnych traktatów. W Polsce słychać też coraz częściej takie propozycje, bo to na razie... Propozycje, proszę państwa, propozycje. Tak, Krzysiak, powtarzam raz jeszcze, nie ma co na Filipiny lecieć na krzyż się rzucić, wystarczy zacząć Biblię czytać, głosić ją, zgodnie z tym żyć, to zobaczycie państwo dopiero, w jakim my ewangelickim kraju jesteśmy. Anglii się wam zachciało, moherowe.